Dzień dobry, witajcie we Vlogmasie numer 1. Dzisiaj sobie na początek przeczytamy nasze zadanie i ciekawostkę w dniu pierwszym Vlogmasów. Cieszycie się? Oglądajcie film do końca, bo naprawdę warto, bo dzisiaj trochę sobie razem tutaj przystroimy pokój, trochę sobie pogadamy może trochę pośpiewamy, a jak nie dzisiaj, to kiedy indziej. Także tak, zostańcie do końca, bo no, będzie fajnie. Dobra, to czytamy. Adwentowe zadania i ciekawostki. Zadanie pierwsze. Idźcie na spacer do parku lub lasu. Ciekawostka. Świece i lampiony używane w liturgii adwentowej wyrażają czuwanie i radość bliskiego przyjścia Chrystusa. Rodzinny kalendarz adwentowy podoba mi się .pl, jakbyście chcieli zamówić. W tamtym roku też miałam te kartki, zadania. Już sobie tu włączyłam lampki, tu też. Ale dekoracja jest nie wszystka, bo moja mama mnie jeszcze nie wyciągnęła dwóch czy tam trzech rzeczy. Więc jest niekompletnie na razie do szykowania tutaj, do ustrajania pokoju. Ale na szafkach zrobiłam tak w 60% porządek. Najgorzej zrobić porządek jest tą, co tu stoi. Totalnie w ogóle nie mam pomysłu, jak tą szafę przystroić, jak ją jeszcze udekorować, żeby w ogóle ona przypominała w ogóle coś świątecznego. Tą lampę ja nie wiem, gdzie ją schowam. Więc za dużo. A też potrzebuję ją. Żeby była rozłożona, bo wiecie, jak ją się ciężko czasem rozkłada? No nic. Co dzisiaj mamy w planach? Musimy gdzieś rozłożyć te piękne bałwanki. Wsadzić baterie, o ile... Ta, nie ma tu. Wsadzić baterie do tych nowych lampek. Przystroić tymi gwiazdeczkami tutaj szafę. Na... O, jeszcze stoi mi... Da. Pani... aniołek. Plus jeszcze musimy tymi kolorowymi lampeczkami udekorować choinkę. To co? Najpierw może bałwanki damy gdzieś na szafkę. Ja wiem, że na tej szafce mam wszystko i nic, ale no taki mam klimat. No co? Może do łóżka tego nie wepcham, nie? Chociaż mogłabym. Nie, taka zesperowana jeszcze nie jestem, wiecie? Dobra, może najpierw te lampki sobie przydekorujemy. A jeszcze tu mam tu takie piękne, pachnące świeczki do mojego kominka. Zaraz wam pokażę. Spokojnie, nie pchajcie się. Zaraz wam pokażę. Jeszcze outfit świąteczny. Tutaj są mega kozackie świeczki. Bardzo ładnie pachną. Ostatnie dwie mi zostały, więc no. Ja zawsze... Jest ten już czas świąteczny, przed świętami. Ja zawsze sobie zapalam takie podgrzewacze właśnie zapachowe, żeby już tak sobie ładnie pachniało mi. W sumie od czasu do czasu, w ciągu roku też sobie zapalam, no bo przecież to nie są tylko świeczki na święta, prawda? Nie wiem, czym one pachną. A, żurawina. To powinno być jabłko, ale nie czuć jabłka w ogóle. No i mamy cały koszyczek. Powinno wystarczyć. Jak już tak sobie tu stoicie, to przedekorujemy tymi moimi śnieżynkami drzwi tutaj, te klamki. Jedna i drugie. Dobrze. O rozpakuj. Nie wiem, tak szkoda mi tego rozpakowywać. Bo tak znowu ponastawiam, to znowu tak będzie. Wiecie, gdzie to damy? Chodźcie ze mną. Damy to na moją szafkę. O. Tu. Nie wiem, czy to w ogóle... wygląda. No to już coś zaczyna siedzieć, tak? No bo jak ja tu siedzę,
siedzę przy komputerze, no to jednak wiecie, za mną też musi być wystrój, więc stwierdziłam, że na tej szafie też musi coś być, ale co? Te świeczki, gdzie damy te świeczki? Tutaj na szafkę. Tu, czekajcie. Wiecie co? Niby mam trochę większy pokój niż tam, gdzie wcześniej mieszkałam, ale i tak mam problem z zagospodarowaniem go. Szczerze mówiąc, naprawdę, mam problem z zagospodarowaniem go. Już wam pokazuję mój kominek. Proszę bardzo. No i tu taka świeczusia pachnąca. Tu mam takie ozdobne. Idziemy przystrajać choinę. Patrzcie. Teraz tutaj tak. Już się świeci. Kto był w tamtym roku na vlogmasie, ten pamięta. I teraz się świeci tak. Tu rózga jest, no bo to dla mnie rózga, bo przecież jestem niegrzeczna. Bo tyle grzeczna. Nie. Przystrajamy choinkę. Na spacer sobie potem pójdziemy, prawda? No. Baterioszki. Mam jeszcze tutaj taką piękną gwiazdę. Dobra. To co? Razem to robimy, czy jak chcemy? Razem. Co nie? Albo wiecie co? Zobaczymy, co tu jest. Jak to się w ogóle otwiera. Już mam plan na te lampki po świętach, bo normalnie je zostawię i będą się świecić mi w pokoju. No ale po co to mi tu? Niepotrzebne te. Naczepiają tego niepotrzebnie. No i na co to jest? Dobra, wsadźmy tu baterię. Już mam palce. Poczekajcie chwilę. Te lampki wyglądają tak. Trochę długie są. I ta choinka to ona będzie cała. Nie wiem, mi się wydaje, że za mała ta choinka do ilości tych. Nie wiem, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi, coś tak. Dobra, ja zaraz wykminię i zaraz wam pokażę. Poczekajcie. Splątałam, ustroiłam, już wam pokazuję. Tadam. Tu muszę jakoś, tu jest zielony, jak coś, tu jest niebieski. Pięknie, prawda? Tu tam, patrzcie, jaka impreza, dyskoteka. Co? Odpakujemy kalendarz. No mam. Rozwalę cały pokój. Numer co? Nie, to się otwiera niby. Dobra. Jeden jest tu. Dobra. Na dzisiaj jest herbata. O, wszystko mi powypadło teraz. Na dzisiaj jest herbata biała, poziomkowa z mandarynką. Dam wam potem znać, jak smakowała, o, nawet się napijemy razem, ale to wieczorem. Więc zostańcie do końca. Dobra, lecimy na spacer. Lecimy razem. Gasimy wszystkie lampki i lecimy. Lecimy. I już rozstawione. Proszę bardzo.
pochodzimy i za niedługo wracamy. Bo szczerze mówiąc, trochę zimno. Przyszłam pije herbatę. Bardzo dobre. A co robię jeszcze? Oglądam egzamin zawodowy. No. Na dworze ciemno. Komputer mi daje jasność. Oj Boże, Boże. Dobra, to jadę się uczyć. A to uważajcie na siebie. Smacznej herbatki. Wiecie co, wiecie kogo. Już wam pokazuję przebitki. Już. Dziękuję za uwagę. Zostawcie lajka, subskrypcję i dzwoneczek. Widzimy się jutro. Siemano. Pa. No, taki mój kolor, proszę. Bardzo dobra. Polecam. Do jutra.